może tak byśmy trochę zaśpiewali, co? Czekaj, wszyscy będą wchodzić. Będzie cały reportaż. Trzeba jakiś jeszcze dopisać. To mój głos też się nagrywa. No oczywiście. Jest data i jest godzina. Ja nie wiem, stary kupił, nie wiem, czy jak był ostatnio. Zapożyczone pieniądze. Głowa! Flaming! Wszystkie nazwiska no. A pani to nakręci. To ty przeliczasz tak, nie? Tym alfabetem Braille'a. Profesor Kuba! Flaming! Tak? Flaming! A papierowe też tak przeliczyć, banknoty? Tak. Ktokolwiek ma się zamiar oddalić od góry, to jest drugi pani, a jest wolny. Nie da. Jesteśmy w obcy miejscu, w obcy pańskiej, możecie mieć naprawdę nieprzyjemność. No parwo jakoś się. Co, bardzo ładny. Tu od was i poszło w górę. Pięknie, no dobrze. W glorii chwale. Spontanne. Słuchaj, cyklej sobie do tej nazwy. Później umurowano właśnie na miejscu tego pałacu autorem i projektem tego parku był teraz już przeleciałem. Tu? No to tak. A teraz tak. I tu jest te... Świeci się teraz. Nie, dobrze było włączone. Nie. Świeci się. No zaraz, mam. A tu wyłączałeś? Tak. Thank you.
Co wymieni sobie? Musi mieć długą maskę z przodu. Ciężko. A nie odstawiać. Siądź do jakiegoś jednego, wiesz. Siebie. Nie no, przecież musi z mężem przedyskutować, czy to pasuje. Sama taki zakup zrobi. 5 biegów ma. No zobacz. Ale wcale nie zdjęcie od naszego, wiesz, w środku. No. Zrób mi też, dobrze? Mamy. No nie rób cyrku tutaj. Nastawione wszystko jest? Tak. No czekam. No nie. Nie, bo to jest klasa chyba, tak? Na Champs-Élysées. Jest to najbardziej nieprawdopodobne. Ale to jest grupa w Paryżu. Jeździ się na szybko. To jest twoje? Coś. A co mam mówić? Pięknie jest. Jeszcze. Proszę Państwa, krótko powiem wam historię. Każdy ambasador przyjeżdżający do Paryża za punkt honoru brał sobie wejście, te ludzie nie pracowały, wejście na wieżę Eiffel. Tam odbywały tu zabawy, bo to zabawy są kompanii. Jak zauważyliście, ona ma trzy linie. Pierwsze, drugi taras i trzeci 20 metrów i wysokość się 320 metrów. Przed nami Szajowki, tam jest wieża Eiffel.
będzie. Czekamy na zdjęcie. Nie wiem, czy coś... Pani jeszcze nie ma. O, kolejka była. Tak. Pokojarzy. Stańcie bliżej, robicie sobie zdjęcia. Zobacz, jakie to świetne. Proszę raczej tego nie próbować. No nie, znowu tam. Ale schodzi się, schodzi mnie. Izola. Idziemy. Wiatry. Ola. Idziemy. Kręcić? Dawaj, no zrobisz. Krzysiek, no zrób sobie. Ale to gadajcie coś, no powiedzcie, jak to fajnie. No jak ona chce sama grać, że opracowała sobie w domu scenariusz? Tak, to ja tam będę je wchodził. Idziemy osobą, żeby się z tobą przeszedł po tej ulicy, ale mówi, że sobie scenariusz opracowałaś sam. Że sobie sama scenariusz opracowałaś. Tak, sama, no co mam zrobić, po tym samym się ma... Słuchaj, nie wiem, czy się wyłączyło. Czy chodzi teraz? Zwolenie żony, ale już patrz. A czym, po czym to widać? No? Tylko raczej wracajcie już po trochu. Na miejsce. Wracamy na miejsce drugie. Nie, jeszcze 10 minut. Renatka. Jestem bardzo ładna. A który byś wybrała do domu? Dla mamy w prezencie. A co ci się tak podoba? No, kupujesz tego lodówki. Odwróćcie się przodem. No, ale wejście, dwie minuty można nagrywać. Zdyniaczny chce być na tym specjalnie. Wiele grobów wybitnych muzyków, między innymi pierwszy grób wielkiego muzyka to Rossini. Tylko że mam pewien dylemat, kiedy tu zawsze zatrzymuję się, ponieważ we Florencji, w kościele San Croce, również jest grób Rossiniego. To być może to nie... I wprawdzie rzeczywiście Rossini umarł tu w Paryżu i podejrzewam, że jego zwłoki zostały przeniesione jednak do San Croce, do kościoła Świętego Krzyża we Florencji, bo był w końcu Włoch. Ani, może teraz ciebie skręcić. Daj, no ja ci. Właśnie, daj na tych pokażę tak. To już mi. Harmonii, w związku z tym zajął się głównie kompozycją. To opanowanie utworów religijnych, o tematyce religii. Oczywiście większość tych zabytków pozostała w Lubrze, mimo pewnych zakresów, które weszli do Włoch i do Egiptu. Koncertów w operach, w salach koncertowych, raczej zawsze w małych salonach, w małym gronie popisywał się swoją wirtuozerią.
umarł w 49 życia Chopina, był bardzo ostro krytykowany przez Cypriana Norwida. Strasznie się denerwował Norwid, kiedy to oglądał. Uważa się skromny, muza opłakująca śmierć kompozytora. To jest zaś medalion wzorowany troszkę na medalionie wyrzeźbionym przez słynnego, jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy, który zrobił również taki profil Chopinowi. Chopin przyjaźnił się m.in. z malarzem Delacroix, który wierny portret jego namalował w miarę, który zobaczycie w Louvre. Ci, co zrobili zdjęcia, proszę na bok ustąpić miejsca. No, ale nie można się zobaczyć. Dlaczego Cypriak Norwid? Carmen. No bo ma takie miejsce do wyśpiewania, każdy może się popisać. Nawet ci kolega zaprezentuje. Nawet tak. Nawet się dobra. A ja rozumiem. Zmiany przez swoich uczniów namalował ponad 600 obrazów. Zwłaszcza o tematyce przyrodniczej, bo wyjechał szukać natchnienia do Afryki, głównie do krajów Maghrebu, Algeria, Maroko, i tam malował wiele obrazów dotyczących przyrody. Ale również francuski Balzac, ale głównie zatrzymuje się nie dla niego, a dla jego żony, która również po rozpaczy Balzac. Nawet ta para była trochę krytykowana przez opinię publiczną francuską, jednak przetrwała ta miłość. To będziesz miał pamiątkę. Nie chodzi. Tu Père Lachaise prawie. Oczywiście krematorium nie będzie zwierzę. Full auto. Matko Boska, co on wyczynia? Na mniejszej powierzchni. Wyemigrował tu do Paryża, błąkał się jeszcze początkowo po salonach paryskich, ale tu został odrzucony w końcu, rozpił się, zmarł w straszliwej nędzy. Ale głupio, on jest płaski. No poczekaj. Tutaj z przodu. Poczekaj może. Nie, ja sama. Młody chłopak, który dał żonę. Tak. I ona będąc...
Zrobiłaś? Proszę. Poczekajcie, moment. To ja muszę tu. Nawet Żydki swoje nie kupili. A tu jest ładny barek nawet. Ola! Chodź tutaj. No poczekaj. Kurczę. Przepraszam. Tak. Się malutko idzie. Jeżeli gotowi jesteś, to już naprawdę ostatni grób na cmentarzu Père Lachaise. O dziwo i przy okazji najstarszy. Jak może zauważyliście, przedstawia on dwie postaci, żeńską i męską, leżącą obok siebie. Są to dwie słynne postacie, nie tylko literackie, bo i podobno autentyczne, a mianowicie Heloisa i Abelarda. Czy znacie historię Heloisy i Abelarda? Nie, znacie. To zna, to zna. Będziecie się uczyć w szkole średniej. Jest to jedna z licznych par, tak jak Tristan i Izolda, Romeo i Julia i tak dalej. Heloisa i Abelard to również para miłosna. Akcja się dzieje w Paryżu w XI wieku. Abelard jest profesorem filozofii i teologii, zaś Heloisa to córka, to siostrzenica wuja, którego zamieszkuje nieopodal katedry Notre Dame. Nie wyjdzie. Nie złapie ostrości tak szybko. Abelard uwielbiany przez... No ale słuchaj, jak to robią na taki... A właśnie nie wiem, jaki chińczyk, bo zobacz, same chińskie napisy. Chińskie jest... Kwiaty to nie wiem, ale te napisy zobacz, to jest piękne. Chińskie czajna kawa. Król odbywać się tutaj nabożeństwa. Przecież nie mógł jeździć w Wersalu gdzieś tam modlić się dalej. Projektował mansard, budowano do 1700 mniej więcej 6 roku, między 1699 a 1706. W 1710 konsekrowana. Kaplica jest poświęcona rodzinie królewskiej Ludwików. Nawiązuje do tradycji Ludwika, do świętej kaplicy Ludwika Świętego. Przepiękne plafony przedstawiające sceny z życia Dawida ze Starego Testamentu. Dwupiętrowa, jakby dwie kondygnacje na dole i na górze. Tu odbywał się chrzty nowonarodzonych dzieci. Proszę Państwa, mnie nie wolno mówić w ogóle i prowadzić Was, tak mówiąc prywatnie. Tutaj nie miała podczas rewolucji francuskiej. Przede wszystkim piękne platformy można powiedzieć. Można podnieść to przecież. Co? To po twojej ręce. Co? Jak się chce górę filmować, to się podnosi. No i wtedy oko normalnie. No patrz, znowu mi baterię. Kurczę, co się dzieje? Ale zanim przejdzie rozstrzygnąć kolorowe, to jest pytanie. Jak się rozbroi, dlatego następny salon, po tym salon, który będzie dla mnie bardzo wyjaśniony, to się następny salon, bo
Teraz nagrywa. No nagrywa cały czas, ładnie. A pokazuje tą baterię? Nie, teraz już. No nagrywa jeszcze. A, trochę widocznie odpocząć musi. Zagrzała się, spociła się. Ile tu pomieszczeń jest? Fasada długości ma 580 metrów. Natomiast tu są słynne schody i tarasy w Wersalu. Nas prost nas, dwuhektarowy kanał Grande. Wzorowane było to troszeczkę na... Julita odwróci od nabinę do końca. Takie smętne miny. Ale to utrzymanie na pewno zarabiam na utrzymanie, więc tam to zostało coś więcej pałacowej, więc tak. Jedna za drugą.
Tak. Thank you.
Kasia, jak się udały zakupy? No, bardzo tanio! Samochód, uwaga. Krzysiu, jak się zakupy udały? I co kupiłeś? Dziewczyny, co tam kupiłeś te ciekawego i dla kogo? Dla nas, dla za drogo jedzenie. Trochę za drogo? Tak. Wytremuje, będzie płakać. Się boją wyjść teraz. I co kupiłaś dla mamy, a co dla taty? A dla taty? Piwo! Wspaniale! Ja tego się nie kupię. Proszę Państwa, dostaliście ściągawki, które Wam pozwolą śledzić trasę. Od jedynki, dwa, trzy, cztery, kolejną. W sześciu językach będzie komentarz. Po polsku też? No, ja się tak stroję. Słuchajcie, jak pięknie wieża Eiffla widać. Maciek! Marta, cicho, jest bardzo fotogeniczna. Dobra, macie zdjęcie. Tak, zaraz cały ten. Przepraszam, czy przerwa kontrolka się zapala, jak jest włączony? Tu się bawi. Gdzie? To o, cały czas jest nagrywane. Słuchaj, bo to tak na tym polega. Są trójkąciki? Und die Jahrhunderte vor. Für ihre Orientierung geben Ihnen
I co to jest? Tam do Polaków przybywali. Polacy nie mieli pieniędzy. Kiedy był sprzedany? Już bardzo dawno. Baru 3 i dom był sprzedany. Tu jest, to jest ta ściana tego żółtego. Przepraszam. W Paryżu po 60, pod Paryżem 3000. Normalnie to pan wynosi na drogie żarty. Znaczy mało miejsca, jest ciasno. Tak, no bo to nawet nie ma toalety. Tu jest teraz na 3500. I had to start with the bridge almost like 20 years.
commence à décliner face à la concurrence du métro. Ravivé en 1949, nos bateaux rouges marquent les Néerlandes, la mer jusqu'à 350 mètres. The Seine has always been Paris's lifeline as metro. Revived in 1949, the Bateau Rouge, a registered train with up to date, going by the Valley of Normandy. Nie wygodnie. Nie napędź na tym tle. Ale słuchaj, ja ciebie nie widzę. Uda. Oczywiście. Najbezpieczniej jest zawsze koło kamerzysta, najlepiej z tyłu. Paluszka. Ale świetnie. O jaki. Nie mam Thank you.
oczy. Działa. Jest to nie jedyny wzorzec w Paryżu. Jeszcze jest drugi wzorzec. Wzorzec brzydoty architektonicznej, przed którym stoimy. To słynne centrum Pompidou, który kryłby w sobie kilka instytucji związanych z kulturą i sztuką. Ogłoszono konkurs. Na konkurs wpłynęło 561 projektów. Wygra. Mówiłam, wiesz, te dokumenty w torbie, zostawiłam po prostu, wiesz, piorony i spieszyłam. Piekarzą to odpowiadała na piątkę i ten, co ty chcesz od nich? No co chcesz od nich? Słuchaj, gubi co? Daj jej święty spokój. Spłacał i jeszcze mu tam trochę zostało. A którą mamy godzinę? Dlaczego we filmu nie oglądacie na jedynie? Myślisz, że są w pokojach dziewczyny jeszcze? A co byś jeszcze chciał zrobić? Nie, no, jeszcze pozwiedzać, nie, pozwiedzać. A co byście chciały jeszcze zrobić? Tak jeszcze raz od początku. Uchwalić materiał zrobiony. Zapakowane. Piątki mają się ku końcowi. Cieszycie się, że dama musi? Ja jeszcze bym została. Głośniej to powiedz. Powiedz głośniej. Jeszcze bym została tutaj. Paulina, dama musi, jedziemy. Ale pani jest miła. O nie. Ewelina, czy ten plecak nie jest za duży? Nie. Nie? Może ci pomóc? Nie. Marysiu, Marcin! Kochanie, jak ty wyjdziesz do domu bez szyfru? Marcin! Właśnie już szyfrę. No, widzimy właśnie, jak wchodzisz. Tak. Chyba sobie taki zameczek, nie? Zamontujesz w Łodzi. Tak? Taki jeszcze zameczek. I proszę. Zadowolona? Wracasz? Do domu? Spoko, bardzo fajnie było. Jak wam się wczorajszy film podobał, dziewczyny? Ciekawa fabuła była, prawda? Bystrości umysłu, bystrości oka i trochę szczęścia. Oj, by było. Czy ty sam wziąłeś ten na ja szukam, kurczę. Mam tego brata, dziękuję, uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ładny porządek już jest. No, do widzenia. Przeziębiona Magda. A, witamy, witamy. Czy państwo już do podróży wyszykowani? Jak widać. Posprzątane. Cieszycie się, że do domku jedziecie? Tak? Nie, chcemy zostać. Jak się dostaniecie do domu, jeżeli kodu nie znacie cyfrowego? 0372 43. I na pewno będą albo wystawione, albo otworzone przez złodziej. Zaraz.
były budowane między innymi po to, żeby schronić przed te święte zwłoki, żeby nie były niepokojone przed bardzo przejmujący, poważny wyraz twarzy. Widać, że uczeni już byli bardzo poważni w starożytności egipskiej. Oczy ma zrobione z kryształu górskiego. Thank you.
dał sam ze Delacroix swój autoportret obok umieścił. Madonna z dzieciątkiem. Cimabue nazywany jest ojcem malarstwa włoskiego. To on zerwał z tradycją malowania. Właśnie to jeszcze jego uczeń, który przerósł. Cimabue wędrując niedaleko Florencji, napotkał chłopczyka, który sobie rysował na skalę. Zainteresował się talentem tego chłopczyka. Tym chłopczykiem okazał się Giotto, słynny malarz, który to towarzyszył te znaki i rzeczywiście miał przekusze dłonie, nogi i bok. Natomiast poniżej pokazane są, jakby to jest wigilia pauperów, pokazane są sceny z życia również świętego Franciszka. Wszystkie te scenki można zobaczyć w pięknych freskach w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu. Jeśli jesteście zainteresowani, mogę kontynuować kazanie do ptaków. Tu uzyskuje się... Kropeczka taka? Nie, w środku napis jakiś. Kto mnie prowadzi? Możemy sobie zobaczyć sceny przedstawiające pałac dowódców, plac świętego Marka, bazylikę świętego Marka i tak dalej, i tak dalej. Który właśnie w taki sposób gminny trochę pokazywał arystokrację hiszpańską. Ale komentał, ja miał ich po jednej chwili, po jednej chwili.
pan wieść, rękę się podaje. Ci zrobi. Podbitka dla mnie. Dobra. Ja wiem, no. On ci zrobi. No to wie jak zrobi. Ja to jest nie nam. Podłożyć maszona. Kartkę. 4 godziny. Nie, nie, za dobrze. Ratunku! Pomóż mi! Najgorszy w jakim byli. To głupia ostrość się nie chce ustawić. No to wie. Ręce zdrętwiały, już nie mogę. Poczekaj, albo... No niestety zamknięty. Samo pomieszczenie już samo sobie jest bardzo dużo. Na Thank you.
koronę. Za ile? Ala. W połowie można wyskoczyć. Zobacz, na pierwsze piętro. Na drugie, musi mieć właśnie duże, okrągłe oczy.